dzisiejszym odcinku zapowiemy przebudowę oświęcimskiej pływalni, przedstawimy ciekawą ofertę na nadchodzące wakacje, pokażemy Małopolski Festiwal Smaku, powiemy o kolejnych zakończonych modernizacjach dróg powiatowych, a także będziemy gościć z kamerą podczas Street Life. Oświęcimska pływalnia będzie przebudowywana. Miasto otrzymało wstępne zapewnienie finansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Po spełnieniu określonych warunków inwestycja może być dofinansowana kwotą blisko 23 milionów złotych. Obiekt liczy już ponad 40 lat, wymaga pilnego doinwestowania i dostosowania do obecnych standardów. Jego kompleksowa przebudowa ma kosztować ponad 50 milionów złotych, dlatego miasto stara się o wsparcie z Ministerstwa Sportu. Jak Państwo wiecie, ten temat, bym powiedział, jest kluczowy dla mnie i dla Rady Miasta też. Od prawie 2 lat prowadzimy działania związane z przygotowaniem dokumentacji. Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę i rozpoczęliśmy starania w Ministerstwie Sportu i Turystyki o dofinansowanie. Ja tylko wspomnę, że jest jedyna możliwość tak naprawdę dzisiaj dofinansowania takich obiektów sportowych jak pływalnia z tych źródeł, dlatego że w tej perspektywie europejskiej nie ma możliwości ubiegania się właśnie o obiekty sportowe, więc ten kierunek jest możliwy, jedyny i podjęliśmy takie działania, złożyliśmy wniosek właśnie końcem tamtego roku. Sprawa jest rozpatrywana w Ministerstwie Sportu i Rekreacji i Turystyki i wydaje się, że jest wielka nadzieja i szansa na to, że oświęcimska pływalnia uzyska dofinansowanie. W ubiegłym roku za ponad 1 700 000 zł miasto przebudowało inwestycje uzdatniania wody basenowej, w tym system filtracji i podgrzewania. Teraz czas na kolejne zmiany. Projekt zakłada wyremontowanie niecki basenowej wraz z basenem rozgrzewkowym. W planach jest powiększenie małego basenu, aby uzyskać 2 tory do nauki pływania, a także zaplecze do hydromasaży. Uwzględniono też brodzik dla maluchów, strefę odnowy biologicznej oraz zjeżdżalnie zewnętrzne. Przebudowane zostanie zaplecze socjalno-sportowe. Obiekt będzie zapewniał swobodne korzystanie osobom niepełnosprawnym. Powstaną też miejsca parkingowe, w tym także dla niepełnosprawnych. Oświęcimska pływalnia, która można powiedzieć z ikoną miasta, przecież ona funkcjonuje już w mieście od 40 lat, osiągnięcia sportowe tutaj oświęcimskich pływaków są ogromne. Naszą dumą jest Paweł Korzeniowski, mistrz świata. Rosną następni. Myślę, że tutaj właśnie wszyscy mamy świadomość, odpowiedzialność za ten obiekt. Stan techniczny, który jest, który można zobaczyć właśnie, który w znacznej części jest od 40 lat, no wymaga zdecydowanie ingerencji i naprawy. I właśnie te nasze działania idą w tym kierunku, żeby ten obiekt dostosować do obecnych, współczesnych standardów. Warunki postawione przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w zakresie dofinansowania właśnie były takie, żeby ten obiekt był areną zarówno szkolenia sportowego, ale też areną rozgrywania różnego rodzaju zawodów na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Żeby to osiągnąć, trzeba spełnić określone standardy, które są wymagane współcześnie takim zawodom. I właśnie ministerstwo powiedziało tak, okej, to sfinansujemy i to w znacznej kwocie, 50% kosztów kwalifikowanych, co wstępnie wynika, że to może być kwota około 23 milionów złotych, ale musicie właśnie spełnić te warunki, które są stawiane przez nas, żeby ten sport profesjonalny i te zawody mogły się w Oświęcimiu odbywać. Ale druga rzecz, którą my stawiamy jako miasto Oświęcim, która ma duże znaczenie dla nas, mieszkańców Oświęcimia, jest to, żeby właśnie pływalnia stała się też nowoczesnym i dobrym obiektem dla rekreacji, dla mieszkańców Oświęcimia, dla naszych gości i bardzo mocno właśnie w tej modernizacji stawiamy na ten aspekt związany z rekreacją, z tymi potrzebami mieszkańców, które dzisiaj są realizowane właśnie w innych obiektach, czy to w Brzeszczach, czy to w Kętach, czy na Woli, właśnie w zakresie rekreacji. Ta modernizacja i ten nowoczesny obiekt ma właśnie spełniać te 2 warunki. Ma być dobrą areną dla uprawiania sportu i dobrym miejscem rekreacji dla mieszkańców Oświęcimia. Koniec czerwca to początek upragnionych wakacji. Zaczyna się wakacyjna laba. Co zrobić z wolnym czasem? Jak spędzić go aktywnie i bezpiecznie? Zapytaliśmy organizatorów wypoczynku w mieście. Jak co roku przez wakacje zapraszamy na serię warsztatów. One i w lipcu, i w sierpniu. Będą to warsztaty plastyczne, ale w bardzo różnej formie, nie tylko takiej tradycyjnej. Myślę, że każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Te warsztaty są na zapisy, dlatego trzeba się pospieszyć i pytać u nas w informacji. Oprócz tego dużo warsztatów tanecznych, tańca nowoczesnego przede wszystkim, także i w lipcu i w sierpniu, w różnych grupach wiekowych i różnych grupach zaawansowania. Nie tylko dla dzieci, ale także dla młodzieży. Oczywiście przez wakacje
kino, nasze kino w Oświęcimskim Centrum Kultury działa, nie zawiesza działalności, dlatego dla dzieci także przygotowaliśmy wiele projekcji filmowych w 3D, także w tradycyjnym kinie cyfrowym, m.in. Lego Przygoda, Wakacje Mikołajka, Klub Fantastyki, Klub Anime, które działają w Oświęcimskim Centrum Kultury, nie zawieszają swojej działalności przez wakacje. Młodzi ludzie także będą się spotykać, zapraszam na różne imprezy tematyczne, turnieje gier m.in. Już na wstępie właśnie 5-6 lipca spotkanie z kulturą Japonii, coś dla miłośników mangi i anime, ale nie tylko. Między innymi także przybędzie do nas grupa rekonstrukcji historycznej, będzie to trzeci najemny oddział piechoty japońskiej. W okresie wakacyjnym Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował różnorodne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Od poniedziałku 23 czerwca ruszyły zapisy już na warsztaty deskorolkowe, które odbędą się na Oświęcimskim Skateparku w pierwszym tygodniu miesiąca lipca. Z uwagi na duże zainteresowanie warsztaty wpisały się już na trwałe w ofertę ośrodka. Ponadto miłośnicy piłki nożnej mogą zapisywać się od pierwszych dni miesiąca lipca na wakacyjną ligę drużyn podwórkowych. Liga co roku składa się z około 10 drużyn. W ramach ligi rozgrywanych jest około 50 meczy na boiskach trawiastych w międzywalu rzeki Soły. Dodatkowo w ofercie wakacyjnej MOSiR przygotował zajęcia jiu-jitsu, które odbywały będą się w każdą środę i piątek w miesiącu sierpniu. Ponadto wakacje to wakacje z koszykówką, wakacje z tenisem stołowym. Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o sprawdzenie szczegółów na stronie mosiroświęcim.pl i oczywiście o korzystanie z oferty. Naturalnie w miesiącu lipcu zapraszamy do skorzystania z oferty krytej pływalni, w ramach której przewidziane są zniżki na bilety wstępu. Serdecznie zapraszam. Miejska Biblioteka Publiczna serdecznie zaprasza dzieci na zajęcia wakacyjne. Jak co roku przygotowaliśmy dla Was bogatą, ciekawą propozycję zajęć czytelniczych. Młodym czytelnikom proponujemy niezwykłe i różnorodne zajęcia i zabawy. Oferta tegorocznych wakacji jest bardzo różnorodna. Spotkania pozwolą nie tylko miło i ciekawie spędzić czas, ale również pobudzić wyobraźnię i fantazję dzieci. Zajęcia organizowane będą dla grup otwartych, dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 11 do 13. Wszystkie zajęcia są bezpłatne, bez wcześniejszego zapisu. Podczas wakacji i nie tylko zapraszamy także do korzystania ze strefy gier planszowych, gdzie na miłośników gier czeka bogaty wybór. Każdy, kto chce pograć w szerszym gronie, wówczas zapraszamy na popołudnia z planszówką w każdą środę na godzinę 16. Przez całe wakacje do dyspozycji czytelników będzie także Xbox oraz PlayStation z bogatym wyborem gier. Miłośnikom sportu proponujemy również piłkarzyki oraz cymbergaj. W pierwszym miesiącu wakacji zapraszamy dzieci do podróży małych i dużych. Będą to podróże balonem, morskie, lądowe. Każdy znajdzie tu coś ciekawego dla siebie. Bogata tematyka zajęć, wesołe zabawy oraz gry to tylko mała część naszych atrakcji wakacyjnych. U nas nie trzeba bać się wysokości, nikogo nie dopadnie choroba morska. Na uczestników naszych zajęć czeka mnóstwo przygód i zabawy. Dziki Zachód zawita do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu już w sierpniu. Najmłodsi czytelnicy przeniosą się w świat gier, filmów i zabaw edukacyjnych. Wśród ciekawych tematów będziemy omawiać elementy stroju kowboja, słuchać opowieści o ich zwyczajach, poznawać kodeks kowboja oraz świetnie się przy tym bawić. Będziemy także opowiadać o gorączce złota i sposobie, w jaki dawniej je wydobywano. A na tym jeszcze się nie kończy. Dzieciaki będą uczestniczyć w zabawach, gdzie będą mogły się sprawdzić w konkurencjach takich jak łapanie konia na lasso, kręcenie dużą chustą, czy też strzelanie z łuku. Chcesz miło i twórczo spędzić wakacje? Zapraszamy do biblioteki. Muzeum Zamek w Oświęcimiu zaprasza tutaj wszystkie dzieci do spotkania z historią, do dawnych rzemiosł oraz etnozabawy podczas warsztatów edukacyjnych w Muzeum Zamek. W pierwszym tygodniu dzieci będą miały okazję spędzić wakacje ze średniowieczem, gdzie te zajęcia poprowadzi Bractwo Rycerskie Milites Illuminati. Dzieci przez ten cały czas będą miały możliwość zobaczenia, jak wyglądały średniowieczne herby, nauczą się tańców średniowiecznych, jak również będą mogły poznać sposoby wyrabiania krajanek, przymierzyć dawne stroje dam i rycerzy. Takie warsztaty odbędą się od 30 czerwca do 4 lipca, będą codziennie o godzinie 9:30. Trwają 2 godziny i koszt uczestnictwa tutaj od dziecka za każdy dzień zajęć to 3 zł.
Natomiast w drugim tygodniu zajęć przygotowało muzeum dla dzieci etnowakacje, przez które przeprowadzą je pracownicy muzeum, twórcy ludowi, a także odtwórcy rzemiosł dawnych. Przez ten czas dzieci będą mogły poznać takie techniki rękodzielnictwa jak filcowanie, garncarstwo. Będą mogły także zobaczyć, jak powstaje filc, z czego wykonają sakiewki i różne serwetki. Będą miały okazję pomalować na szkle, wykonają tutaj gliniane zwierzątka. Wszystko to przygotowane jest wtedy od 7 do 11 lipca. Będą dwie grupy dziennie. Zajęcia kosztują 5 zł od dziecka. I zapraszamy serdecznie. Wszelkie szczegóły się już znajdują na naszych stronach internetowych. W sezonie wakacyjnym Straż Miejska będzie szczególną uwagę zwracać na te rejony, w których najczęściej spędzają czas dzieci i młodzież, czyli przede wszystkim boiska szkolne, orliki, place zabaw, tak aby dzieci spędzające tam czas odpoczywały w sposób bezpieczny, żeby nic im się nie stało. Zostały również skontrolowane wszystkie place zabaw znajdujące się na terenie Oświęcimia i wszędzie tam, gdzie żeśmy zauważyli jakieś, że tak powiem, błędy czy materiały do poprawy, zostało to zgłoszone odpowiednim jednostkom, żeby zostało to wszystko naprawione tak, żeby dzieciom się nic podczas wakacji nie stało. Należy jednak również zwrócić uwagę, że za wolny czas spędzany odpowiadają rodzice i to rodzice dbają o to bezpieczeństwo tych dzieci, powinny dzieci być pilnowane i rodzice ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody, jakie dziecko w danym momencie popełniło. Jeżeli to zostanie w jakiś sposób udokumentowane, czy zostaną świadkowie zwrócą się do nas z informacjami, że w danym momencie dane dziecko dokonało jakiś szkód, no to w tym momencie odpowiadają rodzice. Dlatego rodzice bezwzględnie powinni wiedzieć, co dane dziecko w danym momencie robi, gdzie się znajduje, tak żeby po prostu mieć tą świadomość, że no, dzieci jak dzieci bawią się, prawda, i w każdej chwili może im się coś stać, żeby rodzic wiedział, co w danym momencie jego dziecko porabia. Małopolski Festiwal Smaku okazał się bardzo udany, a wszystko za sprawą wystawców z powiatów oświęcimskiego, chrzanowskiego i olkuskiego, którzy przez całą niedzielę kusili znakomitymi wyrobami. Festiwal przyciągnął tłumy ludzi, którzy przybyli na oświęcimski rynek, by próbować tradycyjnych wyrobów, kaszanki, pasztetów, smalcu i chleba na zakwasie. Głównie się cieszyła w naszym domu powodzeniem swojska kaszanka, bardzo, bardzo wszyscy w domu lubimy, więc tak, no i oczywiście smalczyk, taki tradycyjny, także no... Bardzo fajnie. Kaszanka była priorytetem, no i oprócz tego wędlinka i sery z Zakopanego. Bardzo mi smakowały właśnie krokieciki myśliwskie. No nowości, bo raczej znaliśmy krokiety o dwóch farszach, czy czego teraz receptura się powiększyła. Atrakcją były warsztaty kulinarne z kuchmistrzami reprezentowanymi przez Krzysztofa Gawlika, członka Światowej Organizacji Szefów Kuchni, a także mistrzów kuchni Stowarzyszenia Małopolskich Kucharzy i Cukierników. Podczas całego finału konkursów i wszystkich półfinałów gotują tutaj wspólnie na Małopolskim Smaku kucharze z Małopolskiego Stowarzyszenia Kucharzy, Szefów Kuchni i Cukierni regionu Małopolska, jak również blogerzy. Blogerzy, czyli pasjonaci kuchni, pasjonaci gotowania, którzy mają możliwość i zaprezentowania swoich umiejętności, pokazania się tu i gotowania wspólnie z nami. Nie zabrakło także pokazów kulinarnych w wykonaniu gwiazd, m.in. Macieja Koźlakowskiego, finalisty pierwszej edycji programu MasterChef oraz szefów kuchni topowych oświęcimskich restauracji. Goście festiwalu pod okiem profesjonalistów przygotowali wspólnie chrzanówkę na wędzące oraz zupę ze słodkiej kapusty z Godowa. W Oświęcimiu swój kunszt zaprezentował Sebastian Szrom z restauracji La Rossa, a także kucharze z restauracji Europa. Do wspólnego gotowania przyłączyli się również marszałek Marek Sowa oraz pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia Janusz Chwierut. Samorządowcy wraz z blogerami kulinarnymi oraz profesjonalnymi kucharzami przygotowali tradycyjną zupę sekulotkę. Ja lubię gotować i zawsze jak lubię gotować, to lubię się tym dzielić, tak samo w domu, tak jak i tutaj, także z wielką przyjemnością. Widać, że garnek mamy pusty, wydaliśmy wszystko. Dość ciekawy, wyjątkowy smak. Taka niesłona, a dobra, smaczna. Marszałek z prezydentem dobrze gotują, jak pan to ocenia? Myślę, że dobrze, no.
Dobrze rządzą, chyba też. Wspaniała zupka. Dobra. A impreza jak się podoba? Wspaniało, okej, na piątka, na szóstka. Półfinał festiwalu to także okazja do wyłonienia najlepszych producentów żywności z Oświęcimia i okolic. W kategorii ekologiczne przysmaki zwyciężyło gospodarstwo ekologiczne Roberta Tracza, producenta galicyjskiej wisienki zalanej jurajskim czarem pustyni. Najlepszym tradycyjnym specjałem okazał się kołacz jurajski Patrycji i Pawła Zofii Rydzyk, a smakołykiem z legendą mięsiwo z pieca ZPHU Elimex Jacka Pabisa. Smak jak umamy najlepiej oddała przybroda autorstwa KGW w Mirowie. Twórcy mięsiwa z pieca z zakładu Jacka Pabisa odebrali Grand Prix przyznane przez festiwalowe jury. Drugie miejsce trafiło do pracowni cukierniczej SCALA Piskorka za ciastka owsiane z orzechami i rodzynkami, a trzecie miejsce do pasieki nad Wisłą Zygmunta Kurzaka za miód wielokwiatowy. Przyznano również wyróżnienie dla Stowarzyszenia Dolina Karpia oraz firmy Frankbud Franciszka Sałaciaka za fileciki karpiowe w pomidorach. Swoje typy wskazało także jury dziennikarskie obradujące wespół z profesjonalistami. Wyróżnienie od mediów powędrowało do zakładu mięsnego Edmunda Barczyka za szynkę z kopytkiem. Nagrody w imieniu władz Małopolski wręczyli Marek Sowa, marszałek województwa małopolskiego, oraz Janusz Chwierut, pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia. W imprezie udział wzięła także Magdalena Grabowska, szefowa marketingu i PR delikatesów Alma, partnera strategicznego Małopolskiego Festiwalu Smaku. Kolejne inwestycje drogowe w mieście zostały zakończone. Rondo na skrzyżowaniu ulic Olszewskiego, Śniadeckiego, Sobieskiego ułatwia komunikację w tej części osiedla Chemików. Dobrze jeździ się ulicą Obozową, która obok nowej nawierzchni ma także chodnik i miejsca postojowe oraz zatoki autobusowe. Od kilku lat drogi powiatowe są remontowane dzięki wsparciu z budżetu miasta. Starostwo dokłada do inwestycji środki pozyskane z oświęcimskiego strategicznego programu rządowego oraz własne w takiej samej jak miasto wysokości. W tym roku miasto przeznaczy na drogi powiatowe blisko 3 miliony złotych. Koncertem orkiestry Beethovenowskiej z utworami Franka Sinatry uroczyście zainaugurowano piątą edycję live festiwalu. Dariusz Maciborek, twórca LFO, został uhonorowany statuetką ambasadora Oświęcimia Miasta Pokoju. Do Oświęcimia po raz kolejny zawitały gwiazdy muzyki alternatywnej. Na Street Live tysiące młodych ludzi bawiło się przy dźwiękach takich zespołów jak Kaliber 44, Jamal, Skubas, KCZ i Fundamenty oraz Mama Selita. W Oświęcimiu jest też drugi mural autorstwa Rafała Olbińskiego. Publiczność festiwalowa była pod wrażeniem spektaklu Słoneczni Chłopcy. Pozostaje nam odliczać godziny do koncertu finałowego, podczas którego wystąpi Eric Clapton. Udziela się wszystkim wspaniała atmosfera tej imprezy. Dużo dobrej, pozytywnej energii oczywiście. No, koncerty super, Kaliber 44, Jamal, super. Na pewno ludzie chcą się bawić, więc szukają jakiejś rozrywki, a taka forma rozrywki jest bardzo dobrą. Fajnie i bezpiecznie, można z dziećmi przyjść, na spokojnie.